co tu kuźwa jest? Ja nie umiem tym jeździć, boję się tym jeździć, nie będę tym jeździł. Czemu oni dali mi taki samochód? Co oni, za kogo mnie mają? Że tak mnie nie lubią? Jak można w ogóle prowadzić po publicznych drogach to auto? Nie wychodzę spod tego auta. Dzisiaj nie będzie odcinka. Ja się boję. Ford F350 Super Duty. Co to w ogóle jest za samochód? 7,3 litra V8. Ponad 400 koni i ponad 3 tony wagi. Szersze niż autobus miejski, który tam właśnie przejeżdża. Samochód, który zatrzymuje policja, ale nie dlatego, żeby wpisać mu mandat, tylko dlatego, żeby zrobić sobie zdjęcie i zobaczyć, co to jest za wynalazek. Samochód, który po Lamborghini mógłby przejechać jak po Resoraku. Samochód, który pali tyle, ile wlejesz, ale 3 razy szybciej niż zwykły Ford F350. Ta maszyna jest warta pokazania szerszej publiczności, którą jesteście wy, drodzy widzowie, czyli najlepsza społeczność, która ma szansę doświadczyć przed ekranami najlepszych samochodów. To jest jeden z nich. Samochód na pewno jedyny w Polsce, myślę, że jedyny w Europie. Auto, które pożera wszystkimi swoimi atrybutami inne samochody. Witajcie w kolejnym odcinku programu High Five. Niesamowite, tato. Jak ty cokolwiek stąd coś widzisz? Wyglądasz jak pachołek. O nie, rozjechałem Roberta. Jak taka kukła. Tu jest, o, mam go, o nie, chyba utknął. Maciek, pierwsze wrażenie o tym aucie. Stary, ja cudem się zmieściłeś w tej uliczce, na której jest moja szkoła. Jest strasznie wysokie, musiałem... Zobacz, mamy kurier dostawczy, jesteśmy... Peugeot Ducat Boxer. Na jego wysokości. Jak tam Dzionek mija? Dobrze. Dużo pracy? Ale już koniec? Odbiory jeszcze? Na magazyn. Już na magazyn? Zarąbiście. Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego. Co tak nisko w tym dostawczaku? Na mnie ten samochód zrobił wrażenie przez pierwszy dzień, ale w drugim dniu już się zakochałem w nim. Poważnie. Ale w drugim musiałem zaparkować i już go nie dało. Ja też chcę do zdjęcia. Jeszcze z kierowcą. Pionowo. Stańcie tutaj przed radiowozem, to wam pokażę jedną fajną rzecz, to najlepiej w nocy wiadomo widać. I co ciekawe, to wszystko jest w totalnej blaszce. To nie jest aluminium, tak samo to. No, pokażę wam, patrzcie silnik, zobaczycie. On na silniku miał wygrawerowaną Godzillę taką, tylko nie widzę jej teraz. Ja tam przejechałem. Jak to jest rok? To jest 2020 rok, ma 5000 przebiegów, więc jest jak nówka. Jak widzicie. Można normalnie? Można. Motoryzacja powinna łączyć, a nie dzielić i w tym przypadku idealnie się to właśnie sprawdza. Każdy jest zainteresowany tym samochodem, dlatego robi takie zajebiste wrażenie. Na wszystkich, dosłownie. Jesteśmy teraz przed pierwszym sprawdzeniem przyspieszenia. Ten samochód ma 5 różnych trybów. Normalny, ciągnięcie przyczepy, eko. To jest ciekawe, jaki on może być eko. Cudowny eko samochód. Śliski. I głęboki śnieg. I na tym śniegu on, jak widzieliście, biegł od razu do dołu, niższy, żeby lepiej się wyciągnąć ze śniegu. No dobrze. Jesteśmy na pasie startowym. Przed nami 7 km rozbiegu. I jazda. Pierwszy bieg do końca. I już mamy 70. To jest bardzo szybki samochód. Naprawdę te 7,3 litra robi mocne wrażenie. Nie tylko na użytkownikach chodników, ale też na mnie, jak i na innych kierowcach. Kiedy mija cię z większą prędkością taki kolos, zobaczcie tylko. To nie da się powiedzieć, że nie zauważyłem go. Skoro on zajmuje całe 3 pasy drogi szybkiego ruchu, wiecie co? To się już robi niebezpieczne. Trzeba trochę zwolnić. Myślę, że do setki będzie to jakieś 5 sekund. To przy tej masie, przy ponad 3 tonach, bardzo dobry wynik. No i fajne jest to, że tutaj mamy od razu redukcję z 8 biegu na 3, a to dlatego, że mamy 10-biegową skrzynię z Mustanga. To jest bardzo dobry ruch F350. I mijam sobie samochody tak, jakbym był normalnym superkarem. A jestem ponad to grubo, ponad 3-tonową bestią. Zobaczcie, teraz przed nami Fiat Panda. Zobaczcie do przodu. No ledwo go widać, ledwo go widać. Musieliśmy kamerę do góry postawić. Teraz w ogóle. No i weź sobie tutaj jedź. Zwróćcie uwagę na to, że ja
swój fotel mam maksymalnie do góry podniesiony. On może być tylko do dołu teraz, w tym momencie. A to nie dlatego, że jestem malutki, tylko dlatego, że mimo tego wszystkiego nadal było niewystarczająco. Ja musiałem widzieć więcej, być wyżej. Te lusterka są totalnie do dupy. One są zbliżające i niewiele widać. Na przykład tu jedzie teraz Toyota. Możecie zobaczyć sobie w swoim lusterku. Może dziewczyna mi wykadruje, wykadrowała. Ale ja totalnie nie widzę tej Toyoty. Przysięgam wam. I jak tu jeździć? Wiecie jak? Właśnie tak. Trzeba być szybszym niż te samochody, żeby pamiętać o ich bezpieczeństwie. I wtedy wiecie, które auto wyprzedzacie, którego auta nie wyprzedzacie. Z reguły nie ma wolniejszych aut na drodze niż moje. Wielki Jeep Limited. Czy taki wielki? Sprawdźmy. Jak już się porówna do większego, to już nie wychodzi taki wielki. Nie widzę tego Jeepa. Żeby wam to bardziej zobrazować, tak wygląda Toy. Teraz widzicie, przy zachodzącym słońcu, na parkingu osiedlowym, na Pradze, pewien Ford F350 Super Duty nie może wyjechać, bo tam go zastawili i tam go też zastawili. Zwykły kierowca zostawiłby samochód i nic już z nim nie robił, ale to jestem ja i to jest program High Five, dlatego pokażę wam, co zrobić, żeby wyjechać z takiego parkingu bezszelestnie, będąc niezauważony. Tak właśnie się jedzie. Jak już wyjedziecie z tego parkingu osiedlowego, to możecie zajechać na myjnię osiedlową. To nie jest żadna współpraca, nie jest po prostu pierwsza lepsza myjnia. Zobaczcie, gdzie musiałem stanąć. Totalnie za myjnią. Tu byśmy się w ogóle nie zmieścili, patrząc na to, że ta ulica jest wąska. Nie wymanewrowałbym. Nie bez kozery jesteśmy na tej myjni. Spróbuję go umyć. Za ile? To jest najważniejsze pytanie. Mam 25 zł w 5 złotówkach. Wrzucamy pierwszą piątkę. Tej plandeki nie będę może mył, bo jest za wysoko. A jak umyć dach? Tam też jest brudno. Ciekawy jestem, ile czasu spędzę. Jest 17:12. Sprawdźmy to. 37 po. Pół godziny prawie. Śmiało wskakuj. Pan Tiga kupił samochód? Jeszcze nie kupiłem, ale zastanawiam się nad tym autem mocno. Młoda influencerka. Takie zdjęcia wyglądają na pozowane specjalnie na Insta. Ci! Co robisz? Wiesz co, potrąciłem rowerzystę Godzillą i trzeba pokazać, gdzie są ślady zbrodni. Podwieź mnie. Przepraszam. Którędy do Warszawy? W drugą stronę. Ups. High five. Moje pierwsze graffiti w życiu. Patrzcie, jakie funkcjonalne auto. Kto pierwszy robi zdjęcie tego graffiti i wyśle mi na Instagramie, wygrywa przejażdżkę Godzillą. Teraz jesteśmy w mroku totalnym i nie bez kozery przyjechałem do lasu, gdzie jest totalnie praktycznie ciemno. Wyłączę teraz te lampki i spójrzcie przed samochód. Są zwykłe światła. Dla porównania to są długie światła, ale teraz włączam wszystkie 6 reflektorów dodatkowych w pakiecie. Czajcie to? Zobaczcie, taka różnica. Ludzie do pracy wstają, mimo że 22. Rzepak w tych światłach szybciej zakwita. Niesamowite. Czuję się jak w dzień. Widzę? Nie widzę? Nie widzę? 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 Nie widzę. Widać? Nie widać? Nie widać? Widać. Super, nie. Nie widać? Nie widać? Widać. To auto jest niesamowite z wielu innych powodów, ale jutro wam pokażę więcej. Dziś mamy mecz Szachtaru z Realem, ale w Polsce. Grzegorz jest jednym z widzów, który napisał do mnie z prośbą o podwózkę na mecz. Idealnie się składa. Dzisiaj spełniamy marzenia. Kto jedzie z przodu? Ja! Zapraszam. Dla ciebie mam specjalną podwózkę do góry. Nawet nie musimy cię podsadzać. Proszę bardzo, drabinka. Pokażę wam całe oświetlenie. Mam nadzieję, że macie okulary przeciwsłoneczne. Ja! Teraz powinno być tylko oświetlenie czerwone, tak. I to też fajnie wygląda. Jak stoi sobie na parkingu, to te LEDy czerwone i po bokach. Dodają pazura, nie? Tak, mocnego pazura dodają. Zobaczcie, jaka wielka Kia, rodzinny, piękny samochód, tak? Do momentu, aż nie podjedzie większy przeciwnik. Siemano! Jakiegokolwiek SUV-a, jakiegokolwiek pick-upa byście tu nie podstawili, oprócz tych wielkich monster trucków, wszystko będzie niższe. Są też takie momenty, w których chcecie w weekend pojechać na
jakiś offroad i zabrać ze sobą więcej niż jeden sprzęt do offroadu. Na przykład kłada. Patrzycie na bagażnik. Ta paka ma 1800 litrów. Jak to kurwa otworzyć? Szlak by to. Ty, no nie mam pojęcia. Transport luksusowy. Ile waży kład? Z 500? Lepiej niż transporter. Usługa nawet ciarska, ubucza. Panie i panowie, robota wykonana... Kurde, jak wysoko. Trochę się cykam. Ale dobra. I teraz pakujecie całą rodzinkę. Odpalacie auto i jedziecie gdzie chcecie. Hubert, dziękuję za kłada. Zwrócę po weekendzie. Dobry temat, fajny. Ciekawe, jak samochód by się zachował przy pierwszym lepszym przyspieszeniu. Czasami ten samochód może was też tak mocno wywieźć w pole, że nie wiadomo, czy ten rodzaj butów jest odpowiedni do aktualnej sytuacji, w której się znajdujemy. Obiecuję, że jak będę kiedyś mieszkał w Arizonie, to będę jeździł takim autem i hodował takie bydło. Kurde, pasuje mi taka robota. Widzicie? Zawieszenie w tym samochodzie jest warte tyle, co 20 Opli Meriva. Podwójne amortyzatory Fox z regulacją tłumienia i z zewnętrznym zbiornikiem. Mogę sobie latać i co prawda teraz na sztywno, na twardo jest ustawiony ten samochód, ale gdyby coś, to zawsze można ją zmniejszyć. Oprócz tego lift dodatkowe 6 cali, co w przeliczeniu na polskie prawie 20 cm wyżej. Podejdźcie bliżej, zobaczcie. Tu jest regulacja, zewnętrzny zbiornik, amortyzatory podwójne, sprężyna i bacha dołączone. Dla samego tego zawieszenia warto było kupić ten samochód. Co prawda jest na sprzedaż, jeżeli będziecie chcieli. Niecałe 500 tysięcy złotych wystawiony. Przeze mnie będziecie mieli trochę taniej. Jeśli długo się nie sprzeda, to naprawdę auto będzie moje, przysięgam wam. I to jest naprawdę dobra inwestycja. Cały pakiet do tego auta zadebiutował na targach w Las Vegas w 2017 roku. To jest ważne, że ten samochód jest prawdopodobnie jedyny w Europie, bo innych nie słyszeli ludzie. Auto jest też przystosowane do wsadzenia tu ponad 40-calowego koła. Bez liftu samochodu, tu mamy jeszcze większy lift, to przypomnę, ale bez liftu też się da, to dzięki takiemu systemowi Open Fender System, tak się to nazywa. I tu jest tyle do opowiadania, a przy okazji podejdźcie bliżej, pokażę wam, jak wygląda ten 6-calowy lift. Dajcie spokój, jaka to jest inżynieria, jaka to jest technologia. Auto jest niby prosto zbudowane, ale jak teraz patrzę na to z tej perspektywy, robi naprawdę wrażenie. No i taki plus. Nie trzeba kanału, żeby poprawiać coś tutaj. Można po prostu się podłożyć pod auto. Tak wielki jest wydech. Wsadzilibyście tam głowę. Przy okazji porównanie do piłeczki tenisowej. Są na świecie ludzie wyżsi niż ten samochód? Chyba tylko sułtan z Turcji. 2,51 chyba ma wzrostu. Niesamowite auto. Stoję na równi i są dosłownie do pasa. Chciałem mini Majka zaprosić, żeby koło opony stanął, to by ciekawie wyglądało. Przy okazji wiem, że on jest fanem takich samochodów. Wielkie opony, Maxxis Razr AT 40x13, rozmiar 20. 20 cali, felga. Auto jest całe stylistycznie stuningowane. Przecież sami widzicie, że to nie jest zwykła maszyna. W skład stylistycznego pakietu wchodzi przedni zderzak, Gramper 2.0, rama przedniej szyby, stalowa, normalnie metal. Firma Fico? Fico? Jakoś tak się to wymawia. Poszerzenia nadkoli, oświetlenie Rigid, chyba tak to się wymawia, z taką czerwoną poświatą. Poza tym LEDy, dwa główne takie, też tej samej firmy. Te lampy to jest top of the top, lampy Morimoto, świetnie świecą. Wyciągarka firmy Warn. Ucho takie, że jest ciężkie na ile? Sprawdź, Witek. 1,5 kilo? Co najmniej. No, niesamowicie. Nie chcę wiedzieć, ile ten samochód cały waży w całym osprzęcie. Progi, nie tak jak w Maybachu, rozsuwane, ale stałe progi firmy Gourino, tak samo Sportsbar. Sportsbar jest tej samej firmy, jest mega solidny. Tylny zderzak, równie solidny, też z blachy firmy Vengeance. Oprócz 13-punktowego gniazdka i wielkiego umiejscowienia na hak, ta rama, bardzo solidna, prowadzi do korka nie bynajmniej wstydu, ponieważ to jest korek szczęścia w tym samochodzie. Ten samochód jest na gaz. A gdy wszyscy już skończą oglądać materiał, stary wujo, buczo, powie wam o tym,
że warto będzie czekać na kolejny. Kolejny materiał, Uber w F350 w tym samochodzie. Coś niesamowitego. Zobaczycie, jakie reakcje wywołuje wśród pasażerów na zwykłej aplikacji ten samochód. Dziękuję z tego miejsca Ram Factory za to, że mogę na 2 tygodnie być uszczęśliwiony 100 razy bardziej niż zwykle, ponieważ z tym samochodem do testu. Trzymajcie się i widzimy się na Uberze w kolejnym filmie. Cześć!